zapytać, jak wspominacie Cezarego Olszewskiego, który, jak wiemy, odszedł, wy się znaliście. No, to jest ciężka sprawa. Ja nie wiem, co na to powiedzieć. Nie wiem, co się stało w ogóle. Bardzo mi przykro, bo to był bardzo utalentowany tancerz. Nie wiem, co się stało. Przykro mi. Ja widziałam, że wy byliście nawet razem przecież u Kuby Wojewódzkiego. No, oczywiście, tak, ale myślę, że tam po prostu ten, ja go od długiego czasu nie widziałem, w ogóle nie mieliśmy kontaktu, bo jednak jak on odszedł od Tańca z Gwiazdami, tak potem już ten kontakt się nam urwał, ale nie wiem, co się tak naprawdę stało i muszę powiedzieć, że był fajny, zawsze był dowcipny i zawsze, nie wiem, nie przychodzi mi aż tak teraz do głowy nic takiego. Ja niestety aż tak nie mogę się wypowiedzieć. Oczywiście jest mi przykro, się dowiedzieliśmy wczoraj tak naprawdę z medii, byłam w szoku, nie wiemy, co się stało, ale ja z nim nie miałam aż takiego kontaktu, bo wtedy też jeździłam tylko do Polski, ja byłam na samym początku tego tutaj, więc ja go znam jakby, no, dla mnie on był bardzo miły, zawsze do mnie podeszedł, miło przytulił mnie, pozdrowił, więc ja go bardziej znam jakby tak, wiesz, z boku troszeczkę. Ale oczywiście strata jest to ogromna i jest nam bardzo przykro.